Witajcie, właśnie wstałem, ale dzisiaj się wyspałem. Miałem taki wysiłek wczoraj po tych górkach w Monte Carlo. A nagrywam dzisiaj, 16 dzień jest dzisiaj naszej podróży. Nagrywam wam, bo chcę wam pokazać, że tutaj pan przyjechał samochodem i się rozbił z namiotem. Więc tak też można podróżować. Nie trzeba mieć przyczepy. Kiedyś z Kasią też tak podróżowaliśmy. Teraz jak są dzieci, to właśnie kupiliśmy przyczepę. No i teraz sobie siedzimy w przyczepie. Pokażę wam nasz bałagan. Szymuś chce mleko. Kasia jest. Dzień dobry w niedzielę. Dzień dobry. Robimy mleczko. Robimy mleczko. Szymuś wstał, bo bez mleczka to płacze. No, kolejna dobra robota. Czyściutko. A jak tam sprawa z mrówkami? Wygląda tak, że chodzi jeszcze jedna. Kilka jeszcze można znaleźć, ale już nie ma aż tak dużo jak wtedy. Po prostu zlokalizowałem, że one wchodzą po podporach, więc na noc, czy tam w ogóle jak wyjechaliśmy do Monte Carlo, to podniosłem podpory tak, żeby centymetr od ziemi odstawały i to już wystarczyło, żeby one już tymi podporami nie wchodziły nam do przyczepy. Jakoś przez koła czy przez kółko przednie nie znalazły drogi, tylko przez podpory. Także jest dobrze, nie ma tych mrówek aż tak bardzo. A co to za syn tu ziobowi taki fajny? I rozpoczynamy śniadanie z krążkami miodowymi. Dobre są, Ania? Nie. Nie są dobre, no to nic. A ja wam chcę pokazać po prostu, jak wymyśliłem tutaj sznurki na pranie. Powkręcałem takie małe wkręty, tylko miałem w moim z magazynku. I porozwieszałem sznurki, no i suszymy tak pranie. Tu jeszcze zawiązałem tam od dołu, także tutaj jeszcze jeden jest sznureczek. Wiem, że prowizora na maksa, ale nie ma innego sposobu, żeby wysuszyć niektóre rzeczy. Najgorsze są stroje kąpielowe i ręczniki, bo jakbyśmy włożyli to gdzieś do reklamówki albo do szafy, to by to stęchniało. Także trzeba to ciągle gdzieś rozwieszać. Jak widzicie, tam jest trochę ciasno, dlatego ja odkryłem tutaj moje stanowisko na śniadanie. Tutaj mam ciszę i spokój, mogę sobie zjeść. O, właśnie mi się zagrzała woda na kompanie. Właśnie tutaj nie ma takiego termostatu, który by po prostu sam odłączał termę, dlatego muszę sobie minutnik ustawiać. Na gazie sobie podgrzałem wodę, za chwilę się pójdę wykąpać. Ja sobie jem śniadanko, a dzieci sobie wymyśliły wieżę z materacy, więc musiałem zejść i teraz siedzę właśnie tak jak siedzę na szczeblach, tylko jeden materac mi zostawiły. Ale przy okazji powiem wam, jak już mam odsłonięte, że jak napełniam zbiornik i wlewam 20 litrów, to potem już nie chce wchodzić woda, bo się zapowietrza i muszę, znaczy ciśnienie się tworzy, muszę odkręcać tutaj albo tutaj. Tu jest trochę ciężko odkręcać, więc najłatwiej mi odkręcić po prostu tą pompkę i tam powietrza trochę wpuścić, bo po prostu zasysa, nie da się wlewać już drugiego baniaka. To taka ciekawostka. Fajnie by było jakiś tutaj odpowietrznik może po prostu zamontować albo coś tego typu. Blokada już zdjęta, przyczepa podłączona do samochodu i zbieramy się stąd, ponieważ mamy kasetę WC pełną, nie wiemy gdzie to wylać, więc musimy już znaleźć jakieś pole kempingowe. Chcemy też zrobić pranie, chcemy napełnić zbiorniki z wodą, bo też już nam się skończyło prawie, także nie ma wyjścia, trzeba jechać na kemping. Jak pamiętacie, myśmy się tutaj zatrzymali, ponieważ po drodze na kemping właśnie się trafił taki piękny parking, więc tutaj zostaliśmy. Ale i tak bez kempingu teraz się nie obejdzie, jedziemy więc. I dojechaliśmy na kemping, ale przykro mi bardzo, kemping complete. No nie wiem, chociaż na jedną noc, żeby nam się tutaj udało. Jakiś numer telefonu. Wszystko pozamykane. Zobaczymy. Tu na kutę. Stoją jakieś kempingi, kampery widzę. Ale co teraz? Słuchajcie, no nie da rady, trzeba to gdzieś wylać. Do następnego kempingu mamy 30 km po górach, więc nie będę się tachał z całą przyczepą po serpentynach. Tutaj jest to sanktuarium, o którym wam mówiłem. Tutaj byliśmy właśnie na mszy dzisiaj, Kasia i ja. Ja idę do ubikacji tutaj to wylać po prostu.
przepraszam wszystkich księży, osoby duchowne i religijne, ale no taka sytuacja jest nagła, muszę to zrobić, bo dzieci nie będą miały gdzie siusiu zrobić. Swoją drogą jest tu bardzo uroczo. Tu jest taka ubikacja, więc zabieram się za to, ale już nie będę wam pokazywał. Jak widzicie, nic nie ubrudziłem, zachowałem się bardzo kulturalnie, wyczyściłem szczotką, także jest czyściutko, higienicznie. No musiałem sobie jakoś poradzić, wybaczcie mi, możecie pisać hejty w komentarzach, no ale coś trzeba było zrobić, nie? Rączki umyte, zobaczcie jaki to fajny płotek jest z betonu i widok. I ubikacje tak samo jak we Włoszech, zobaczcie, na kucaka. Dziwna sprawa. Bo ja wam nie powiedziałem, ale planujemy jeszcze jedną noc zostać na tym parkingu i wykąpiemy dzieci tutaj, tylko jeszcze teraz muszę załatwić wodę. A tu jest taka stacja benzynowa niedaleko, więc może się uda tą wodę nabrać. Pojadę tam dwa razy z tym baniakiem, będziemy mieli 40 litrów na kąpanie. Jestem na takiej malutkiej stacyjce i widziałem tutaj kran z wodą. Zobaczymy, czy da się napełnić. Tutaj jest woda. No to nalewamy. Słuchajcie, mam trochę wyrzuty sumienia, że zrobiłem to oczyszczanie, to wylewanie nieczystości w tym jakże świętym miejscu. Ale powiem wam, że to nie jest takie łatwe zarządzać tutaj odpadami komunalnymi w przyczepie. Nie chciałem tego wylewać do lasu gdzieś. No, bateria mi padła, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że nie chciałem tego wylewać do lasu, tak jak to może niektórzy robią. Także wolę to chyba wylać przy kościele w ubikacji niż do lasu, bo wiadomo, że to tutaj są górzyste tereny, to wszystko spłynie do rzeki, a z rzeki do morza i potem, wiecie, ludzie się w tym kąpią, nie? Napiszcie w komentarzach, co wy byście zrobili na moim miejscu. A tymczasem szykujemy się do obiadu. No nie bój się, Szymuś. Uciekaj. Dzisiaj jemy rybę. Dobra rybka, Ania? Tak. Z kukurydzą i z fasolką. Ponieważ będziemy kąpać dzieci, włączam termę. Wstrykło, słyszeliście ten płomień? No i będzie się grzała woda, a tymczasem trzeba będzie pozmywać. Ale dzisiaj jedliśmy na talerzach jednorazowych, więc najlepszy ich żywot jest tutaj. Najlepsze jest to, że wystarczy je wyrzucić. Natomiast te talerze trzeba pozmywać. Dzieci oczywiście kąpały się przez dwa dni w morzu, więc potem wchodziliśmy pod prysznicę na plaży, więc są czyste, tylko chodzi o głowy bardziej, bo nie braliśmy na plażę żadnego szamponu, więc trzeba im umyć główki, no i przy okazji całe ciało też. Zimna woda? Tak. W domu lepiej? Tak. Nie no, gorąca była. Tylko na początku była zimna. Na początku była zimna, ale potem zaczęła ciepła lecieć, nie? Tak. Ale jesteś czyściutka już. No i tak myjemy dzisiaj dzieci. Mamy miskę, polewam je słuchawką. Robimy tak, ponieważ krzywo stoimy i tutaj byłaby kałuża w brodziku, a tak to do miski wszystko leci i z miski mogę to wszystko wylać. Wodę zlałem do zlewu, a wpada ona teraz z tyłu.
tu można wylecieć. Ale zobaczcie, jaki widok piękny. Niedziela mija nam bardzo spokojnie. Przyjechaliśmy sobie na wieczór do Monte Carlo jeszcze. Tu są wielkie schody, będę musiał z wózkiem zjechać. A tam jest port i chcemy do tego portu dojść. Tam jest chyba z 50 metrów w dół po schodach. Nadinka, idź, bo żebym cię nie przejechał. Bez dzieci to jest pikuś. Jeszcze w dół. Gorzej będzie z dziećmi w górę. Tam chcemy dojść. Kasia z Anią i z Szymusiem pomalutku. My już jesteśmy za połową, jeszcze troszeczkę. I doszliśmy do portu, jeszcze tylko nam został jeden zakręt, tu i już przechodzimy przez drogę. Ale z góry to wygląda tak. To są jachty milionerów. A tutaj impreza. Przepiękne te jachty. Każdy inny. Nadia, pokaż, co znalazłaś na murku. Sól i pieprz. Ale będziesz solić. Jesteśmy teraz na trybunach. Wejdziemy sobie zobaczyć, jak to widać z tej góry. Jest! Góra zdobyta! Trybuny zdobyte! Zobaczcie tutaj, tutaj są jeszcze większe jachty. Tam jest Kasia. Z Szymusiem. Schodzimy, chodźcie. A tak wygląda konstrukcja całych trybun. Zwykłe rusztowanie budowlane. Żartowałem. Zobaczcie, jakie piękne jachty. Najlepsze jest podświetlanie morza. Jak jest ciemno, a za chwilę będzie, to będzie to pięknie widać. Tutaj jest napływająco, chodzimy tam. Słyszałam, że na tych jachtach chodzi się na boso. Wszyscy ściągają buty. No właśnie, wszyscy, żeby nie zabrudzić, ściągają buty. Żeby nie zabrudzić jachtu. Tutaj mamy podświetlony jacht i widać śruby. Ale wierka. Szymon tańczy przy muzyce na żywo. Powiem wam, że zaczyna padać, zbieramy się stąd pomału, także żegnamy port w Monte Carlo. Wrócimy tutaj jeszcze do Muzeum Oceanografii, także to będzie jutro ostatni dzień, kiedy tu jesteśmy.
mega ciasno tutaj jest. Czasami się wchodzi chodnikiem, potem się okazuje, że jest zwężenie i da się jechać, i nie da się przejechać wózkiem i muszę się cofać 50 metrów i iść drogą. Ale takie uroki Monte Carlo. My tu z Kasią przypakujemy. Nadia udało się namówić, żeby weszła, ale już skapitulowała. Ania została w wózku i ją wciągam. Jest mega. Zaraz wrócimy po ciebie. Tak jest podróżowanie z dziećmi, ale byliśmy tego świadomi i jesteśmy szczęśliwi, że możemy podróżować. I udało się. To był wyczyn. Dzieci trochę płakały. Widok cudowny. Teraz tylko do parkingu. To już jest pikuś. Tym razem zapłaciły 50 centów. Ojej. Kasia, daj no. Ja tu 15 euro trzymam w ręce, a to 5. A to tylko 50 centów. Rzucamy. Za 2,5 godziny zapłaciłem tylko 50 centów. Super. Reszta. Jedziemy. Super, 2,5 godziny parkingu za 50 centów. To jest po prostu za darmo w Monte Carlo. Za darmo? No prawie za darmo. Mamy godzinę 22:12 i wracamy do domu. Dojechaliśmy na miejsce, a w radiu francuskim gra melodyjka. Taka nuta. Odepniemy Szymoś, posłuchajmy chwilkę. No to usypiamy. Usypiamy dzieci. To chyba jest ta, na dobranoc. O, piękna. Wiecie, co jest najlepsze? Jak dojeżdżamy do przyczepy, to ten widok, że ona stoi, to jest najwspanialszy widok na świecie. Dobra, idziemy spać. Do jutra.